pierwszy raz pracuję jako drugi trener, natomiast jest to tylko sama przyjemność być współpracownikiem tak znakomitych trenerów jak Piotr Gruszka i Andrzej Zachorski. Jest to fajna lekcja dla mnie. Myślę, że będę korzystał z ich wiedzy na przestrzeni całego sezonu i tym doświadczeniem, które też zdobyłem w tych niższych ligach, pnąć się do góry po tych wszystkich szczeblach. Myślę, że też będę przydatny zespołowi. Zawsze każdego zespołu celem jest dobry rezultat w lidze, no i to jest oczywista sprawa, no ale żeby ten dobry rezultat w lidze osiągnąć, to musimy dobrze pracować. Myślę, że na chwilę obecną ta praca wygląda wzorowo, bo i zawodnicy się bardzo mocno przykładają do swoich obowiązków i liczymy na to, że przyniesie to rezultaty w lidze. Wiadomo, że liga będzie ciężka, bo to jest 16 zespołów, więc tego grania będzie bardzo dużo, więc każdy z zawodników będzie potrzebny na przestrzeni całego sezonu i cieszę się, że dołączyli do nas tacy zawodnicy jak Marko czy Serhiej, bo mimo wszystko musimy mieć w zespole liderów, którzy pokażą też i tym młodszym zawodnikom, jak powinna wyglądać wzorowa praca na treningu, która powinna się potem przełożyć na wynik. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby nas każdy zespół szanował, bo to jest podstawa. Będą nas szanować, jak się będziemy mocno stawiać. Mam nadzieję, że każde te nasze postawienie będzie kończyło się jakimiś punktami w lidze. Natomiast no, fajne jest to, że mamy te zespoły blisko, bo mimo wszystko każda potyczka z sąsiadem z zamiedzy, taki jak Będzin czy coś, to myślę, że to są dodatkowy smaczek, bo to będą takie derby tutaj między Zagłębiem Dąbrowskim a Śląskiem, więc fajna sprawa, tym bardziej, że coraz więcej osób chodziło na nasze mecze, jak graliśmy w pierwszej lidze i zaczynało się utożsamiać z naszym zespołem, a w momencie, kiedy zostaliśmy wcieleni w Gieksę, no to ta rzesza fanów, myślę, że się powiększyła dość mocno. W Katowicach jest bardzo fajny pomysł tworzenia tego klubu wielosekcyjnego, więc każda osoba, która jest zainteresowana śledzeniem sportu na najwyższym poziomie, będzie miała w Katowicach możliwość wybrania sekcji, na którą by chciał ktoś chodzić. Jeżeli ktoś się utożsamia z GKS-em, a tych ludzi w Katowicach jest bardzo dużo, to myślę, że nie będzie problemem odwiedzanie zarówno stadionu piłkarskiego, jak i hali sportowej, na której grają siatkarze, więc idzie to wszystko w bardzo fajnym kierunku, ponieważ no jest to bardzo istotne, żeby ludzie czuli się emocjonalnie związani z klubem, a im więcej tych osób takich będzie, tym myślę, że lepiej będzie funkcjonował cały klub.